Jezus rzekł: pewien człowiek szedł z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ewangelia według Łukasza, 10 rozdział, werset 30. Kto jest moim bliźnim? Tu jest ważne, aby zauważyć problem i działać zgodnie z zauważonym problemem. Kiedyś zapytano Pana Jezusa Chrystusa, kto jest moim bliźnim. Jako odpowiedź Pan Jezus Chrystus opowiedział podobieństwo. Pewien człowiek podróżował z Jerozolimy do Jerycha. W linii prostej jest to 25 km i 1000 metrów różnicy poziomów. Pusta, bezludna okolica, idealna dla zbójców i rozbójników. I właśnie oni napadli na tego człowieka. Okradli go, pobili i zostawili na wpół umarłego. Czy to jego koniec? Ciężko zraniony i całkowicie sam. Najpierw przyszedł kapłan, potem lewita. Obaj są religijnymi ludźmi, ale nie okazują współczucia. Przechodzą obok niego i uważają, by za bardzo się do pobitego nie zbliżyć. Ci, którzy najlepiej powinni wiedzieć, co to jest miłość bliźniego, są niewzruszeni, nie chcą się zanieczyścić. Ta reakcja jest zadziwiająca, ale bardzo aktualna dzisiaj. Dziś konkurujemy w życiu, na studiach, w pracy, w rekrutacji, w karierze. W tych wszystkich okolicznościach jesteśmy sobie bliźnimi. Troskę o swoje własne ja wszyscy mamy we krwi, co szczególnie widać, gdy znajdziemy wolne miejsce do parkowania i gdy w supermarkecie otwierana jest druga kasa. W końcu nadszedł kolejny podróżny, Samarytanin, obcokrajowiec, ktoś, od kogo żaden Izraelita nie oczekiwałby pomocy. Jednak to on podchodzi, opatruje rannego, wkłada na swoje zwierzę i zawodzi do bezpiecznego miejsca. Kto jest moim bliźnim? Na to pytanie padła odpowiedź. Koniec końców nie chodzi o to, aby zauważyć biedę czy problem kogoś innego, lecz by działać i mu pomóc. On zaś, to znaczy uczony w zakonie, który pytał, chcąc się usprawiedliwić, rzekł do Pana Jezusa Chrystusa: a kto jest bliźnim moim? Ewangelia według Łukasza, 10 rozdział, 29 werset. Tak, kto jest moim bliźnim? Tutaj ten aspekt jeszcze jest taki, że należy wyjść i opowiedzieć innym o Panu Jezusie Chrystusie. Ci, którzy występują w tym podobieństwie, daliby różną odpowiedź na to pytanie. Dla zbójców ten człowiek, który szedł z Jerozolimy do Jerycha, jest tylko ofiarą. Dla nich on nie ma imienia, jest tylko środkiem do osiągnięcia celu. Na nim dali upust swojej pożądliwości i przemocy i żądzy pieniądza. Kapłan i lewita przechodzą obok rannego. Dla nich on jest tylko problemem, który najlepiej obejść szerokim łukiem. Obaj są ekspertami w religii i rytuałach, ale nie mają współczucia dla prawie umarłego. Dla człowieka, który to pytanie postawił Jezusowi Chrystusowi, ranny jest tylko interesującym przypadkiem do rozważenia. Jego, w cudzysłowie, następcy,
tworzą różne grupy i przemawiają na przeróżnych seminariach na dany temat, podczas gdy na zewnątrz leży ktoś, kto jest ranny, całkowicie bezbronny i nikt się o niego nie troszczy. Dla Samarytanina ranny jest osobą, której trzeba pomóc, obojętne ile by to kosztowało. Zatrzymuje się, patrzy i jest wewnętrznie poruszony. Podchodzi do niego, opatruje go i zawozi do gospody. Inwestuje w lekarstwa i opatrunki. Zabezpiecza finansowo opiekę do momentu, aż chory wyzdrowieje. Pan Jezus Chrystus jest prawdziwym, miłosiernym Samarytaninem. To On zobaczył mnie w moich grzechach. Przyszedł i uratował mnie. On widzi także i ciebie i chce cię wyratować. Też wzywa ciebie i mnie, abyśmy poszli i opowiadali innym o możliwości ratunku, który oferuje Pan Jezus Chrystus, byśmy też okazywali miłość naszym bliźnim przez głoszenie im Ewangelii, przez informowanie ich, że wystarczy uwierzyć w Pana Jezusa, aby być zbawionym, bo kto uwierzy w Pana Jezusa, jest zbawiony od należnej mu kary piekła wiecznego. I każdy, kto uwierzył Panu Jezusowi, nie zostanie wyrzucony precz, bo Pan Jezus powiedział, nikogo, kto do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz. Więc każdy, kto uwierzy w Pana Jezusa, jest raz na zawsze zbawiony.